ci samochody były. Od znajomego, ja tego nie widziałam, od znajomego się dowiedziałam, że pan profesor Kirchhorn, bo tutaj był taki słynny weterynarz, uczony, który ze Szwajcarii tu przyjechał, badacz pszczół. I on, że on miał jedną z nielicznych cytrynek, to znaczy cytroena, takiego jakiegoś używanego gdzieś tam. I tak tu się szastał tą swoją cytrynką po Gorzowie, ale częściej ją reperował. Jako pierwsza szkoła powstała Jedynka. Ona się dlatego nazywa Jedynka. Pierwsza. To pierwsza podstawowa szkoła Jedynka. Potem powstała jakaś zawodowa szkoła na teatralnej. I to był początek zawodowych szkół. Chyba tam, gdzie teraz jest 17, znaczy tam nikogo już nie ma pewnie ze szkół, ale była 17 przez jakiś czas chyba. Tak frontem trochę do teatralnej, trochę do szkolnej, trochę do Sikorskiego, czy Warszawski, to może już jest Warszawski. No, potem powstało technikum ekonomiczne, jako szkoła handlowa. Ja zaczęłam pracować dopiero w 1952 roku po studiach. I właśnie pani dyrektor wykupiła te osły i zakładając tę szkołę musiała zdobyć meble. Tam były kikuty rąk, nóg, bandaże, bo tam był szpital. Szpital, sowieckie wojska nigdy nie były takie czyste, takie sterylne, także byle gdzie to tam potem. Zresztą szpital nie był przygotowany do spalania odpadów ludzkich czy coś takiego. No i to trzeba było wywieźć, potem nawieźć jakieś stoły. A potem ta zasada, że jak uczeń chce chodzić do szkoły, to ma przynieść z kolegą do spółki jakiś stół i jedno krzesło dla siebie. I tak powstała szkoła, zresztą dosyć znamienita. Dużo ważnych ludzi w Gorzowie z tej szkoły wyszło. No a potem już dalsze szkoły, rozwijało się to wszystko jakoś i to już było. Co się robiło po szkole? Młodzież, jak zawsze młodzież, znajdowała sobie zajęcie różne. Piłka, no ja na przykład, ja chodziłam na drugą zmianę, bo ja chodziłam w takim, kończyłam liceum w przyspieszonym tempie, także ja przed południem pracowałam, po południu chodziłam do szkoły, już mi tam za dużo się nie chciało. Ale jednak wracaliśmy taką bandą ze szkoły, bo lepiej było chodzić takimi bandami, takimi grupami, bo nie było bezpiecznie. No i to śpiewaliśmy. To była nasza rozrywka. Pamiętam, że na Kosynierów Gdyńskich, tam gdzie jest stacja wodna czy coś takiego, po lewej stronie, jak się Słowiańską skręca, tam taki pałacyk jest, taki w rodzaju pałacyku. Ja nie wiem, co tam było kiedyś, ale on stał pusty. Nie, a myśmy się uczyli angielskiego. I no, staraliśmy się pokazać, że już potrafimy rozmawiać po angielsku, więc myśmy tam wchodzili, udawali Anglików. Przypuszczam, że dozorca doskonale zdawał sobie sprawę, kim my jesteśmy i oni, myśmy tam po angielsku rozmawiali, chociaż koledzy mieli te takie wiatrówki z takimi pagonami z tego wojska, bo to było modne, żeby w takie coś się ubierać. Wiesz, jak to wygląda? No. Taka dotąd, taki battle dress, czy jakoś to się tak nazywa, taki tutaj, no taka wojskowa niby, tylko bez oznaczeń, ale chłopcy byli partyzantami, więc pewnie to, no to część tak się, takie rozrywki miała. Część jednak, bo już powstawały lokale rozrywkowe, takie dancingi, gdzie z dziewczynami się chodziło i część moich kolegów tam chodziła. Popijali sobie, mody na piwo nie było, natomiast na samogon była moda. Ale do naszej szkoły, jak były zabawy, to nie przemycano alkoholu zupełnie. No, nie było tak jakoś, tak było widocznie, tak byliśmy jakoś wychowywani, żeby tego alkoholu nie przemycać. Ja nie pamiętam swoich kolegów podpitych, ani żadnych imienin. No, starzy ludzie wino z owoców robili, no to wszyscyśmy po trochu pijali to wino. Spotykaliśmy się w domach też, na takich potańcówkach. No jakieś kina powstawały, objazdowe było. Najstarsze kino chyba było na Zamościu,
albo muza. Ani jedna, ani drugie już nie istnieje. To były stare niemieckie kina. Teatr bardzo wcześnie się zorganizował. Bardzo wcześniej. Pierwszym takim organizatorem był pan Gąsowski, ale on zorganizował grupę amatorską. I tam pamiętam, że moi profesorowie grali tam. Byli, brawo, byli, kwiaty nosili. Ale to były patriotyczne przedstawienia. Kościuszko pod Raclawicami, Krakowiacy i Górale. Tak, no w ogóle to wszystko było takie bardzo wtedy patriotyczne. Tak nas ustawiali i tak. No sami chcieliśmy, odzyskaliśmy te wolności. Cieszyliśmy się nim. Bezpieczeństwo było, znaczy nie było bezpieczeństwa, tak powiem, bo żołnierze radzieccy zachowywali się dosyć różnie. Im nie było wolno. Jak kogoś tam przyłapali, to był surowo karany. Doniesiono czy coś takiego. Ale gwałty były. Dziewczyny były lekkomyślne, jak wszyscy w takim młodym wieku. Zdarzały się różne historie, ale i zdarzały się różne takie zemsty. Ulica Walczaka, Franciszek Walczak, to był milicjant, którego zastrzelił. Dzisiaj się o tym nie mówi. Chociaż trochę się powiedziało, a teraz już się nie przypomina. A zastrzelił go pijany żołnierz radziecki. Po prostu za buty. Kazał buty zdejmować, ten nie chciał. No i tak. Także bezpieczeństwa nie było. No w tych, na tych dancingach też. Ja nie chodziłam na te dancingi, po prostu nie pozwalali mi rodzice, ale chyba bym też i nie poszła sama. Bo no też wchodziły te grupy oficerów radzieckich, no i do tańca. No i niechby tam, która odmówiła, no to już bijatyka, już awantura. Także bezpiecznie nie było. Tamten Gorzów był malutki, taki w kupce był. I muszę powiedzieć, że był przytulny. Ja wolałam tamten Gorzów. To znaczy, jak już te gruzy uprzątnięto, bo te gruzy trzeba było najpierw uprzątnąć. I taki był jakiś swojski, wszystkich się znało. Teraz Gorzów ma rozmach, urbanistyczny rozmach. Handlowy. Handlowy rozmach, tak. Ale też jest taki mniej ludzki. Tak, to taka podstawowa jakby dla mnie różnica, ale ja myślę, że to każdy inaczej to odbiera. Tak. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Do zobaczenia. Tak. Ja mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, jesteśmy sąsiadami. Wszystkiego Ci życzę. Dziękuję. Dobrze.